Śledczym z Suwałk udało się ustalić i zatrzymać trzech mężczyzn podejrzewanych o dokonanie włamania do pomieszczeń bakałażewskiej plebanii. Policja została powiadomiona o zdarzeniu w połowie stycznia bieżącego roku. Na miejscu ustalono, że intruzi dostali się do budynku po uprzednim wyważeniu okna do jednego z parafialnych pomieszczeń. Z budynku skradziono naczynia liturgiczne, portfel z dokumentami oraz pieniądze. Wkrótce potem wytypowano możliwych sprawców, po czym ich zatrzymano. Całej trójce postawiono zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Jeden z podejrzanych usłyszał jednak więcej zarzutów, które nie miały związku z włamaniem. W jego mieszkaniu podczas wykonywanych tam czynności znaleziono ponad 40 gramów suszu konopi. Dlatego mężczyzna usłyszał dodatkowy zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Za to również grozi kara pozbawienia wolności sięgająca nawet 10 lat. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich trzech podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.